Cześć! W tym odcinku projektowania poziomów, pokażę Wam jak wykorzystać gotowe elementy w Waszym projekcie. Posłużymy się do tego Quixel Bridge'em, który jest elementem składowym silnika Unreal Engine 5. Można go znaleźć tutaj. Tam gdzie dodaje się różne elementy do mapy np. światła jest też Quixel Bridge. Zacznijmy od tego, że musimy się do niego zalogować, ale można korzystać z konta, które użyliśmy w Epic Launcherze do ściągnięcia silnika. Najlepiej korzystać właśnie z niego. Po zalogowaniu mamy dostęp do podstawowych elementów, które są zawsze na scenie głównej. Wyświetlane są elementy najbardziej popularne, ale oczywiście można korzystać z listy, z drzewka po lewej, a następnie wybierać wszystko względem naszych upodobań. Przy jeżeli robimy coś historycznego, można wybrać elementy historyczne. One podzielone są na różne elementy, takie jak na przykład kuźnia, Mury, ruiny, a także inne elementy. Mamy tutaj też wszystkie z tych wybranych. Na przykład, ja sobie wybrałem mury. Zobaczcie, że macie tutaj przykład, jak one wyglądają w silniku. Macie też wielkość względem ciała człowieka, wielkości człowieka, czyli około 2 metrów. Możemy na przykład wybrać, powiedzmy, że wybierę na ten moment tą beczkę, Starą beczkę. Wybieramy jakość do ściągnięcia. Ma słabą, średnią lub dużą, to zależy od tego, jaka gra. To będzie. Jeżeli wybierzemy high quality, no powiedzmy, że w moim przypadku tak ściągamy, to umieści się w dokumentach na naszym komputerze i możemy za chwilę dodać to do naszego projektu. Jak widzicie, wykorzystałem empty project, więc nie ma tutaj zupełnie nic. Jeżeli wybierzemy naszą beczkę, żeby została dodana, zostanie dodana w odpowiednim katalogu. Mamy tutaj m.in. materiały, tekstyły oraz samą beczkę. Jest tutaj. Możemy ją po prostu przeciągnąć gdziekolwiek, no i zobaczyć, jak wygląda w grze. Możemy też zobaczyć w edytorze. Jeżeli ściągnęliśmy jakość high quality, no to naprawdę jest to wysokiej jakości tekstura na modelu. Jeżeli wejdziemy do kontenta, zobaczycie, że mamy metascans oraz yy, piosety, ale w sumie wszystko znajduje się w metascanach, czyli tutaj dodało dwa katalogi, które są konieczne, aby wykorzystywać te elementy, czyli jakieś domyślne parametry, no i nasza beczka. Ale poszukajmy więcej, bo beczka to jest najprostsze, co można znaleźć. Można też poszukać drzew i krzewów. Tutaj akurat to są rośliny trójwymiarowe. Jak widzicie, jest ich mnóstwo. Oczywiście tu są wszystkie z wymienionych. Na samej górze są kategorie. Powiedzmy, możemy sobie wybrać jakiekolwiek drzewa i je wykorzystać, na przykład do zalesiania. Dalej możemy skorzystać z surfaces, czyli bardziej materiałów. Tutaj nie ma kształtów gotowych, tak jak drzewa, ale są materiały, które można wykorzystać na dowolnym modelu, który mamy w grze. One też się dzielą na różne, różne rodzaje. Czyli tutaj na przykład brick, czyli, czyli kamienie. Można też korzystać z innych. Czyli na przykład fabryk, a więc materiały. Materiały takie jak ciuchy, szmaty, a nie materiały jako materiały. Możemy też przejść do kolekcji. Kolekcje pozwalają stworzyć jakieś modele, które są ograniczone do jakichś jakich, np. pomieszczeń, jakichś lokacji, do gotowych, gotowych scen. Możemy też skorzystać z environmentu, który podobnie działa tutaj, natomiast do otoczenia, czyli np. do, do jakichś ruin w tym przypadku, do średniowiecznej osady, czyli wioski. No i oczywiście do Dzikiego Zachodu, bo czemu nie. Możemy tutaj zobaczyć, jest mnóstwo tych rzeczy, nawet niektóre elementy, które robi Konik. Jeżeli wykorzystujemy Unreal do ładnych pomieszczeń, możemy też wybrać np. archviz, czyli wizualizację architektonicznych elementów. Tutaj materiały raczej nie są zniszczone, nie należą do ruin, chyba że chcemy zrobić jakiś loftowy budynek czy pomieszczenie, ale najczęściej nie. Możemy tutaj bezpośrednio ściągnąć jakiegoś surface'a, czyli po prostu materiał, który jako materiał nie, nie istnieje sam w sobie, ale można go nałożyć na dowolny obiekt. Weźmy tutaj, tam gdzie Quixel Beach mamy też dostęp do podstawowych prymitywów geometrycznych, czyli np. do cuba, do sześcianu, lub boksa, lub prostopadłościanu, bo może nie być każda ściana równa. No i po prostu wystarczy przeciągnąć teraz materiał i zobaczyć, jak wygląda. Bardzo ciekawie na obiekcie. Każda ściana oczywiście wygląda podobnie, no ale co z tego. Ok, wróćmy jeszcze raz do Quixel Bridge'a, bo to nie wszystko. Poza wszystkimi elementami, które są tutaj do wyboru, możemy oczywiście wybrać coś z głównego elementu. Mamy też tutoriale, czyli elementy, z których możemy się uczyć. Wybrać sobie na przykład, no co możemy, Fantasy Fort. Cokolwiek ściągniemy, będziemy mogli wykorzystać w naszej grze, w naszym projekcie. Oczywiście jak to wykorzystamy, to od nas zależy. I czy to będzie projekt płatny, czy darmowy, też zależy od nas. Oczywiście możemy sprawdzić też bibliotekę tego, co już mamy ściągnięte wcześniej, żeby łatwiej pozyskać. No i tutaj mamy na przykład mnie.